Siema, tutaj Juas i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Vampire Survivors. Nie ma już żadnych wzmocnień. Kolekcja chyba 113-141, też nie najgorzej. No, już powolutku, powolutku. Bestiariusz 93-121. Zobaczyć, jak się nazywa ten przeciwnik. Koniec. Okej. Okay. Żniwiarz, żartowniś, prześladowca, topiciel, szaleństwo i potem połączyli się. Koniec. Potężny boss, z którym walczyliśmy w poprzednim odcinku. No dobra, udało nam się odblokować na piątym stage'u tą postać z Yasunta Belpis, to jakiś z tej rodziny ich, tej głównej czwórki. Ale widzę, że jest strasznym kozakiem. Zobaczcie, ile kosztuje w porównaniu do reszty. 13,5 tysiąca. Zobaczcie jeszcze, co on dostaje w ogóle. Plus 0,5% do mocy, prędkości pocisków. Panie i obszar na każdym poziomie. Nieźle, na pewno go biorę. Na 100%. Teraz tak. Jeszcze raz te zielone rozłogi spróbujemy. Losowe fale. Ostatnio się nie udało, może teraz się uda. Robię hyper. Przełamanie limitów sobie bierzemy. Co tu jest? A, muzykę możemy sobie zmieniać? Okej. No ta, nic. Dobra, zaraz, jeszcze raz. Tu, no i start. I na początek sobie weźmiemy. Że te wskrzeszenia, chociaż ta jego nowa broń. Co się tu ma do tej nowej broni? Nie widzę. No dobra, to weźmy wskrzeszenia klasycznie. Dobra, no zobaczymy. No jest szybki bardzo, to na pewno. Ciekawa broń, nie? Kilka ataków jednocześnie. Dobra, może nie będę chciał zużywać moich wskrzeszeń mimo wszystko. Dobra, oczywiście święta woda na początku. A tutaj można żniwiarza pokonać, tylko czy ja chcę? Chyba niekoniecznie. Nie ma potrzeby, tak mi się wydaje. Po prostu sobie ulepszajmy go. Będę zachowywał te wskrzeszenia, bo te challenge naprawdę są trudne. Nie będę ich marnował. Nawet mimo to, że mamy teoretycznie bardzo dobrą postać, patrząc na to, co on dostaje na każdym poziomie. Ma ciekawą nową broń. Może ją ulepszać? Może. Nie może atakować do góry, tylko prawo i lewo. No to w sumie bicz też możemy ci dać. Będziesz miał dwa bicze różne. Czemu nie? Czemu nie? Do ciebie pasuje akurat. Wziąłeś od tam swojego brata. Czyli kto tam jest dla ciebie? Ten Belpis, który miał bicz na początku. Pasuje akurat. Ja nie wiem, czy czasem ewolucji nie ma za te dwa bicze. A może i jest zaraz. Mi się wydaje, że jest coś takiego. Dobra. Co by tu wziąć? Pentagram? Nie chcę na pentagram grać. Daruję sobie może ten pentagram. Okej, Vento Sacro to się nazywa. Okej. Dobrze wiedzieć. Na pewno puste serce. No wiadomo. Okej, przyciągacz jest. No i dobra, szukamy dalej. A muszę jakieś dobre skille wziąć, bo tak to się źle skończy. Ja już padam tutaj.
Jakby fajna broń, ale jeszcze za słaba. To jest problem. Pancerz trzeba wziąć jeszcze. Czemu nie? Z Rune Tracerem. O właśnie, a propos Rune Tracer. Na pewno będę chciał pancerz wziąć. No i dobra, lecimy dalej. Co jeszcze? Biblia Króla by była fajna. Może. Śmieszna postać. Ale ciężki poziom mimo wszystko. O, bransoleta jest... ten nowy item, który odblokowaliśmy. Ale może sobie daruję w tym challenge'u. Może gdzie indziej wezmę tą bransoletę. No to też jest wyjątkowa broń. Bo się sama ulepsza. Chyba na dwie ewolucje aż. Zupełnie co innego niż cała reszta. Ale nie wiem, czy jest dobra. Będzie dużo kosztowało, żeby ją ulepszyć dwa razy. To może daruję sobie. Gdzie indziej to zrobimy. To jest szpinak. To na pewno. Ale dostaje. Troszeczkę. Dobra, za każdym razem jak zginę, to dostanę trochę statystyk. To już wiem. Jest pancerz, fajnie. Teraz coś by się jeszcze przydało. Na przykład pusta księga. Do ataku. O kurde. Ale was tu jest. Naprawdę. Może na razie to. O, odkurzacz może być. Ale jednak wolałbym coś innego. Na przykład wskrzeszenie. O, rety, nie, na jakoś fajnego skilla dajcie. Na... o, jest pusta księga. O to chodzi, o to chodzi. Zdążę się uleczyć, zanim padnę. No nie wiem, nie wiem. O, jest kurczak w końcu jakiś. Jak potrzebne. To są mini bossowie, czy po prostu silniejsi wrogowie? Chyba to drugie, niestety. Przeczuwam, że to drugie. A nie, patrzcie, skrzyneczka jest. Ciekawe. A to poproszę. Jak to wygląda ogólnie? Mogę dwie bronie wybrać z tych trzech. No i chyba chciałbym pierścień gromu i tę różdżkę płomienną. Raczej tak. Dobra, tu kilku się pojawiło z tymi skrzynkami. Miło. Dobra, dobrze, żadnej dodatkowej klątwy nie biorę. Bardzo dobrze. Tak nie jest łatwo. No to challenge to masakra. Gorsze od tych stage'ów. Pierwszych pięciu chyba nawet.
A bonusy to tam proste były w miarę. Bonusy jak bonusy. A tylko były bonusowe stage'e. Jeden był po to, żeby kasę zbierać chyba. Tam nikt cię nie atakuje praktycznie. Tam gdzie te drzewka były. A drugi to po to, żeby ten żółty znak zebrać chyba. I to tyle. No i tam wszystkie skille chyba leżą na ziemi, znaczy wszystkie, większość. Ja to będę musiał kiedyś wrócić, bo tam jest jakiś challenge czy coś, żeby wszystkie te skille zebrać i na maksa ulepszyć. A tam tylko 15 minut. No zobaczymy. Oho, jakiś kolejny przeciwnik. Muszę pamiętać, że on z każdym poziomem dostaje staty. Te moc, prędkość, czas trwania i obszar. Pamiętam. Także dobrze, że księgę wziąłem, bo czasu trwania, znaczy szybkości ataku nie dostaję. Dobra, dobrze. Rychło w czas. Zdążyłem. Może być parę poziomów, widzę. Łe, myślałem, że więcej. Już się nastawiłem na szał poziomów, a tutaj nic. Kurde. Kurde, ciężko z wami tu walczyć, faktycznie. Co ja tam mogę jeszcze wziąć? A, już wiem, dobra. Trzeba było próbować pod tę Biblię iść, ale już trudno. Nie wiem, czy otwierać te skrzynki. Dobra, otwiorę. I piąteczka, ślicznie. Bardzo ładnie. Dobra, co my tu mamy? Dużo mi ulepszy. Fajnie, fajnie. Dobra, może być. Zbroje, czarne serce, super. Więcej do żywotności, bo to się przyda na pewno. Pusta księga. Dobrze będzie. Jeszcze pierwszy raz widzieliśmy to przełamanie limitów, pamiętajcie. To działa tak, że jak będziemy mieć ewolucję broni, to możemy je dalej ulepszać. Możemy dalej im dawać moc, większy obszar, nawet ilość. Dalej będzie można broni ulepszać, nawet po ewolucji. Mogą być jeszcze silniejsze. To jest bardzo ważne. No nie, tego nie chcę akurat. Chcę te pozostałe bronie, których na razie nie widzę. No, nie ma ewolucji. Tą minutą, niestety. Dobra, jakoś musimy przetrwać. Nie wiem, czy tu żniwiarza pokonywać. No niby są te pierścienie i kierunkowskazy. Ale nie widziałem tam, żeby w odblokowaniu coś było potrzebne, żeby pokonać żniwiarza. To nie było. Nie kojarzę. Dobra, potrójna skrzyneczka, super. No, tylko zaraz mi się miejsce skończy. Będzie problem. Żeby wszystko poulepszać. Okej, jeszcze trochę. Życie mi spada. Odrzuć to. Teraz spadnę. Te sałaty mnie tu atakują. Nie wiem, co to jest. Nic. Nie mam pojęcia. To była już na 10 minutę? Tak, dobrze. Święta woda, ulepszona, bardzo dobrze.
Te pierwsze chyba faktycznie nie lepsze. Nie wiem, czy ona z biczem nie ma ewolucji. Albo z czymś innym. Nie wiem, bo jeszcze jeden jest bicz w grze. Jeszcze inna postać ma. Jeszcze inny rodzaj bicza. To może tamto. Zobaczymy. Zobaczymy. Jest jakiś kurczak gdzieś. A, już widzę. Może wziąć tą bransoletę. Teraz, jak już się pewniej czuję. Bo ona się sama ulepsza. No dobra. Wymieść to z głowy. Jak to w ogóle atakuje? Takie malutkie pociski, tak. Dźwięk jakby podpalało. Ten power up z podpaleniem. O, arkana, nawet nie widziałem, że w nią wpadłem. Zatrzymuję przyrost punktu. Nie, to może to na pewno nie. To też nie. Mam tylko dwie zmiany, no dobra. Pardon, nie chcę ostatniej zmiany korzystać. A do tego nawet nie mam itemu chyba. Kurczę, no nawet nie mam za bardzo co wybrać teraz. Muszę chyba zmienić, czy tego chcę, czy nie. Kurde, no. Pewnie to bym wziął. No to jest fajne. No i teraz nie mam zmian. To się też tyczy moich zwykłych itemów przecież. Dobra, bitch. Gdzieś tu kurczaka widziałem? Nie, nie widziałem. Nie no, jak już mamy ulepszoną świętą wodę, to czuję się bezpiecznie. Znaczy, nie wejdą tu tak łatwo. No, w końcu się pojawiły bronie, tak? No dobra, to dawaj im pierścień gromu. No i dobra, mamy już wszystko. Okej, dobra, bransoletę, pancerz. Jak tam skille poulepszane? Poulepszane. Jeszcze możemy to zdrówko wymaksować i będzie git. Licznie. Dobra. Teraz bronia. O, jakiś potężny klejnot musiał być. Teraz będzie dopiero odkurzacz. Poproszę poziomy. Może na razie wszystko poulepszam, na końcu tą bransoletę. Będę się przyglądał tam, jak ona się ulepsza. Zobaczymy. Przypominam, że ten challenge na tym poziomie chodzi o to, że mamy losowe fale co minutę z tych pierwszych 5 stage'ów. Co minutę są losowe. Możemy sobie trafić jakieś łatwiejsze fale z pierwszego, drugiego stage'a, no ale mogą być też jakieś trudniejsze znacznie. Czwartego czy z piątego. Nie, czwarty stage nie jest taki tragiczny. Trzeci już chyba jest gorszy dla mnie, tam leczarnia. Trzeci i piąty najtrudniejsze dla mnie. Uf, jak w czwartym stage'u weźmiecie pieśń many, to już macie bardzo ułatwione. O, pojawili się ci zbrojni z piątego stage'a, spoko. Ale chmura czerwona. Nieźle, nieźle. Ładna. Skrzyneczka, dziękuję. Patrzcie, jednak się... A nie, to jest ten bicz ulepszony. Myślałem, że to pierwsza. Dobra, mój błąd. Ciekawe, że ten bicz ulepszony też działa. Z duplikatorem mam więcej ataków. Ciekawe. Dobra, no to... A nie, jeszcze przyciągacz.
Ciekawe, czy ta bransoleta będzie na samym końcu w ogóle przydatna. O, widzicie? To jest przełamanie limitów. Właśnie. O, ta bransoleta ma tylko 6 poziomów? Nie zauważyłem. I teraz możemy ulepszać bronię dalej. Chyba najlepiej, a możemy losowo dać. Albo sami ulepszać. Sami na razie. O, ilość. Ilość plus 1 jest super. Ulepszeniem. Szansa nakryta. Raczej wolałbym ulepszać to, co ma ewolucja. Bo nie wiem, czy jak wyewoluuje Rune Tracera, widzicie, 9 ma. A nie 8. Jak wyewoluuje go, to nie wiem, czy nie straci teraz tego. To zdobyłem. Powinienem dawać poziomy temu, co ma ewolucję. A później sobie damy losowe, jak już wszystko będzie miało ewolucję. No, trzeba na skrzynki czekać. No proszę, że mi skrzynek aż zabrakło, kto by pomyślał. Ta bransoleta. Dwa razy trzeba będzie ją ulepszyć. On w ogóle ten... Moonwalka robi, moja postać, nie zauważyłem. Patrz, jak idę w lewo, to się patrzy na prawo. A tutaj odwrotnie. Skubaniec. Jak stylowo pokonuje swoich wrogów. O, zaraz, zaraz, skrzyneczkę poproszę. Jeszcze zginąłeś, bo widziałem, że był ten różaniec. Dobra, bransoleta się ulepsza, w sumie spoko. Trzy pociski teraz. Wcześniej też tak robiło chyba. Teraz są silniejsze pewnie. No faktycznie, widzicie, można ją ulepszać. Sama się ewoluuje i później sama się ulepsza. I znowu będzie jeszcze jedna ewolucja, ciekawe, nie? Dlatego w sumie ma tylko 6 poziomów do ulepszenia, dobra. No dobrze. Dobra, kolejna, ale to może najpierw tą bransoletę ulepszę. Jeszcze chyba jeden poziom jest potrzebny. Nie no, muszę się przepatrzeć. Czy on faktycznie ulepsza? A nie, to było o 0,5%, a nie o procent. Dobra. Okej, dawaj to. No i jest, widzicie? Dwie ewolucje na jednym przedmiocie. Wyjątkowe i samo z siebie ewoluuje, nie potrzebuje nic innego. Jedyny taki przedmiot, taka broń w grze. Nie wiem, ale wydaje mi się, że nie jest jakaś silna. Będę musiał obrażenia zobaczyć na koniec poziomu. Bo może tu tego nie widać. Jeszcze więcej pocisków, jeszcze więcej obszaru, spoko. Po prostu jest coraz silniejsza. I widzę, żeby jakoś bardzo się zmieniła po tych dwóch ewolucjach. No, coraz więcej rzeczy. Ile jeszcze nie mam? Tak patrzę. Chyba jeszcze trzech broni ewolucji, jakoś tak. Dużo już nie zostało. Do odnalezienia. Dobra, potrójna bransoleta, raczej bardziej się nie da ulepszyć. Jeszcze tylko jeden poziom. Możemy kolejną skrzyneczkę wziąć. Jeszcze chyba nie mam dwóch ewolucji. Tak. Jeszcze Rune Tracer, no i chyba do tej podstawowej jego broni. Wydaje mi się, że nie mam dalej ewolucji. Chyba nie. Zobaczymy, może to jest ten ulepszony bicz z tym? Jestem ciekaw. Okej, 20 minuta. Okej, przeciwnicy zmleczarni. Kojarzę was. Chcę szybko rozwalić. Dobra, no i to powinno być tyle. Tak mi się wydaje. Jak teraz nie będzie ewolucji ze skrzynki, no to znaczy, że to nie te dwa bicze się ulepszają, łączą, tylko jeszcze jakieś inne.
którego chyba nie mam nawet. Już chyba można dać losowo zawsze, tak mi się wydaje. Niech będzie, niech losowo wybiera ulepszenia, nie będzie mi się chciało co chwila. No tylko, że tutaj nie dostajemy tam kasy, ile tam było? 25 sztuk, czy ile za każdy poziom? Tylko teraz broje nam się ulepszają. Może i lepiej. Kasa jeszcze będzie potrzebna, na pewno. Ale jakoś dużo chyba potrzebuję, mam tam trochę w zanadrzu. Także powinno być git. Dobra, a tu jest arkana, no tak. To mogę wziąć. Mogę wam to pokazać, rozwój szczęścia, chciwość i klątwa są podwajane. I dostaję plus 1% do tych wszystkich co dwa poziomy, mogę wam to pokazać, tylko nie wiem czy to nie będzie ryzykowne. Dobra, zaryzykuję. Teraz mamy rozwój, dwa razy większy. Nie wiem, czy to tutaj pokażę. A nie, bo jest 16% tylko. No ale mamy. Widać pod naszym bohaterem. No, tutaj w statystykach nie pokazuje. To tutaj. Teraz mam szczęście dwa razy większe. To jest pewnie dobry moment, żeby skrzynki otwierać. Pewnie tak. Dobra, w tym momencie zbieramy dwa razy więcej złota niż normalnie. I teraz jest najgorsze, albo najlepsze. Podwójna klątwa. O, ale akurat trafiło się tak, że mamy bardzo wolnych przeciwników. Podwójna klątwa, czyli dwa razy więcej wrogów, mają dwa razy więcej zdrowia i są dwa razy szybsi. To jest w sumie fajna arkana i tak się będzie lupować teraz, wymieniać się. Fajna arkana, taka strategiczna trochę, no i w sumie ją się często wybiera. Jak chcemy mieć bardzo wysoki poziom. A patrzcie, jest ewolucja. O proszę, trafienia krytyczne mogą wywoływać eksplozję. A patrzcie, jest. A ja myślałem, że jednak nie będzie. Kto by pomyślał? Pokazało się teraz. Czyli mam jeszcze jedno miejsce w takim razie. Weźmy sobie tą różdżkę którąś. Ale jaja. No proszę. Fajnie. Możemy sobie wziąć różdżkę albo znowu ten. Bicz. Patrzcie teraz jak bije naokoło. Trochę inaczej. Bije tak jak jego podstawowa broń, ale jeszcze naokoło. No i leczy oczywiście. Jeszcze eksplozje mogą być chyba, jak mnie zranią, tak? Albo jak ja ich zranię? Chyba jak oni mnie zranią. Ciekawe, o proszę, to miłe zaskoczenie. Dobra, to daj mi to, żeby już było. Jak najszybciej. Zaraz, co ja robię? Teraz zbieram doświadczenie, jak jest ten, koniczyna. O, to w sumie teraz powinienem wziąć to chyba. No. Klątwa podwójna też jest spoko. Dwa razy więcej wrogów. No i teraz fajnie było doświadczenie zebrać. Tam jest ten. Przyciągacz, szybko go weź. No i fajnie. Dobra, czy jeszcze jedna ewolucja, bo nam się bronie połączyły. Bardzo fajnie. Podoba mi się to. To dobrze, bo w takim razie mamy dwa ulepszenia, dwie ewolucje z głowy. Tą potrójną bransoletę i ten super beach ulepszony. Spoko. Tu jest skrzyneczka, ale to zaraz, bo widzę, że jeszcze brakuje mi dwóch poziomów. W sumie mogłem laur zebrać i lancet i spróbować rozwalić żniwiarza, no ale nie ma sensu. Nie potrzeba już.
Dobra, jeszcze jeden poziom, daj mi. I otwórz sobie skrzyneczkę z koniczyną. I widzicie? Dostaliśmy piątkę za to. Mieliśmy podwójne szczęście. Tak to się robi. Piękna skrzyneczka, piąteczka. Skrzyneczka, piąteczka. Fajnie. Ale dobra, jeszcze ze skrzynek mogą worki wypadać, faktycznie. No i dobra, teraz już na pewno wszystko. Wszystko poulepszane. Niech tu się randomowo ulepszają teraz te bronie, bo mi się nie będzie chciało. Dobra, no i tyle. Czekamy sobie na koniec. Raczej przejdziemy już ten poziom. Nie wydaje mi się, żeby nas pokonali. O, zaraz, boss się jeszcze pokazał, no tak. Jego sobie szybko rozwalmy. No i git. O panie! Ale różnica, z 30 poziomów zgarnąłem. Jak się zmieniły moje bronie. Nieźle. Nagle znacznie więcej było błyskawic. Znacznie więcej tych pocisków z run tracera. Piękne to było. Dalej mnie wkurza, że nie można przybliżyć tej mapki. Naprawdę się nie da? Chyba, że ja nie widzę gdzieś opcji. Bo tak tego jest dużo w jednym miejscu, że nie wiem co gdzie jest. Znaczy nie, żebym tego potrzebował. No ale mimo wszystko. Może chciałbym zebrać sobie odkurzacz coś. A nie wiem gdzie jest, bo tam pełno rzeczy. Dobra, ostatnia minuta. Jeszcze dostanę trochę poziomów, widzę. No oczywiście, że żniwiarze na końcu są, oczywiście, że tak. No co by innego. trzynaście, coś tam. Tą ewolucję. Widzę odkurzacz. Widzę odkurzacz. Nie wiem, czy go zbiorę nawet. Gdzie on jest? Dobra. Ruszę po lewej. Zdąży się w ogóle pokazać? O kurde, jak mnie biją. A, bo mam ten, klątwę dwa razy. No ta. On szybko żniwiarz przyleciał. Szybko żeś przyleciał. Ciekawe, czy mógłbym go tak rozwalić. Czy bym zdążył, że nim on mi zabierze wszystkie wskrzeszenia, to by było śmieszne. Ile tam jeszcze mam? Jeszcze jedno. Nie, chyba nie da rady. Ach, no jakbym od razu poleciał po zamrożenie, to może. No dobra, jak tam ta bransoleta sobie poradziła? Ej, dobrze. Sporo obrażeń. Ja bo nie patrzyłem, a pewnie dużo kasy dostanę za ulepszenia broni. Odkryj wszystkie standardowe ulepszenia i połączenia. Tą broń odblokowaliśmy dla wszystkich. Kolejne pominięcia. Pominięcia to takie są. Ale bardzo ważne jest to ostatnie, to pudełko cukierków. Bo to możemy znaleźć, jak mamy wszystkie ewolucje w skrzynce. To nam da kolejną broń. Siódmą, także bardzo fajnie. Miło. No dobra, jesteśmy coraz silniejsi. Przełamanie limitów, pudełko cukierków, coraz więcej. Ale chyba już jakoś dużo tego nie zostało. Zobaczymy w kolejnych odcinkach. No, ponieważ jak na razie to było na tyle. Siema.